reprezentuje oficerów 39 Pułku Piechoty. Więc tam mamy na przykład pana Czocha Władysława, pana Klimczyka, którzy tam już są wyrysowani przez Jotesa z zaznaczonym virtuti militari w ten sposób, żebyśmy dotarli w ogóle do tych osób, że tacy tutaj byli i takie nazwiska. Ale nie mamy ich buzi, tej prawdziwej, tej oficjalnej, a nie chcieliśmy jak na razie zamieszkać czegoś takiego, więc próbujemy wszelkimi możliwymi sposobami dotrzeć do ich wizerunku. No może już w dojrzałym życiu, to znaczy w tym dojrzałym późniejszym, jeżeli takie było i może byli w cywilu, ale nie takie właśnie trochę lekkie ujęcie. Więc prosimy o zdjęcia osoby. Władysław Czoch, związany z 39 Pułkiem Piechoty. Pan Witold Toliwa Andruszewicz, który był w czasie pierwszej wojny, kiedy był tutaj 29 Pułk Artylerii Polowej w Jarosławiu, jako Jarosławski Pułk, on wtedy w nim służył. Niestety jest człowiekiem u nas bez twarzy. Tak jak mówiłam, twarz poszukiwana pana Adama Zdzisława Domarackiego, pochowanego w Jarosławiu, jednego z licznych braci, którzy byli wojskowymi. W filmie poszukujemy również wizerunku, jak wyglądał pochowany w Jarosławiu kawaler virtuti militari Mieczysław Andrzej Kastna. Człowiek, który dostał virtuti militari, który sobie mówiąc podobnie jak inny dziadek, za obronę Modlina. Człowiek, któremu czok dyskował się, siedzieli w rowach takich odwadniających, które posłużyły im jako rowy przeciwpiechotne. Niemiecki czok przejechał i zmiażdżył mury. W związku z tym, no ale oczywiście Niemcy do obozu podzieli, przesiedział za Sachsenhausen. Jakie były jego losy potem i jak wyglądała jego fizjonomia, bardzo chcielibyśmy wszyscy wiedzieć i wszystkim Państwu też przekazać i tym wszystkim, którzy zechcą po tą książkę sięgnąć również. Kolejna osoba, której twarzy poszukujemy, to jest Edward Kornik Kossakowski. I ostatnia osoba, jak na razie bez wizerunku twarzy, to Jan Krzywonos, urodzony w Skołoszowie, ale absolwent gimnazjum w Jarosławiu. Więc ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, prosimy o pomoc, prosimy o kontakt. A ja jeszcze sobie pozwolę tutaj powiedzieć do tego, że liczba osób, które myśmy znalazły, wytypowały, zweryfikowały te wszystkie rzeczy, które niestety czasem wypisywane są takie głupoty, że głowa boli, więc my niestety metodą tam i z powrotem i sprawdzamy każde słowo, każdą tą informację, która gdziekolwiek nawet przez historyków napisana, podchodzimy do tego, mówię otwarcie, ze sceptycyzmem. Więc to, co sprawdzałyśmy, więc osób mam i było, tak jak mówię, w tomie pierwszym 113, do domu drugiego, to wczoraj było 170, dzisiaj już jest 171, to się tego godziny, to przybywa tam jakaś. Przy czym w tych 170 jest 46, którzy powinni być w tej liście pierwsze. Pozwolę sobie tak tylko szybciutko rzucić nazwiska tych osób. Albert Jarusz. Barewski Stanisław, człowiek, który był kułaczka, zginął niestety. Pochowany jest na cmentarzu, który we Francji ma piękną, do tej pory zachowany nagrodę. Przepraszam, nie będę tego czytać, bo to by nam zajęło kupę czasu, ale, no, ale powiem jeszcze tak. Czy do tej listy, tych 283, pewnie 4 osób, my chcemy dołączyć w formie suplementu zestawienie z imionami i nazwiskami osób, tych wszystkich, które w swoim życiu związane były z ziemią jarosławską, z Jarosławiem, z garnizonem jarosławskim, obrębnie jego działania,
są kwalifikowane jako tak zwani Katyńczycy. Tych osób my mamy w tej chwili z imiona, z imienia i nazwiska znalezionych w liczbie 383. Nie wszyscy to byli ci, którzy stąd, z tych jednostek tu jarosławskich wyszli we wrześniu 1939 roku na wojnę. Byli tacy, którzy w przeszłości, na przykład w Jarosławiu, chodzili do gimnazjum Kupieckiego. A potem, jako oficerowie rezerwy we wrześniu czy w sierpniu, zostali po prostu powołani do wojska, poszli na wojnę z innych jednostek i nie są umieszczeni w tej liczbie 180 osób, które figurują na jarosławskim pomniku katyńskim, który jest wielką chwałą i chlubą dla tych osób, ale jest troszkę zawężony, bo był troszkę inny może dobór, ale uważamy, że i tamtym osobom należy się również pamięć i chluba i cześć tu w Jarosławie. I teraz mój taki, no może głupi pomysł, ale pomyślałam sobie tak, proszę Państwa, 283 to chyba kilka batalionów. Gdzie kto pamięta, to oni wiele stoi? Gdzie my tu oni wszyscy wiemy? Chluba naszego miasta. Ja proponuję, żeby każdemu z tych panów stworzyć może projekt taki z funduszu obywatelskiego, żeby to z tego funduszu sfinansować i każdemu z tych panów zadedykować płytę w chodnikach tego miasta, w całych ulicach tego miasta. Tak jak miasta Łódź czy inne chwalą się swoimi aktorami, reżyserami i tak dalej, my się mamy czym chwalić. My mamy o tym pamiętać i niech ci, którzy przyjdą i po nas, również pamiętali o tych wszystkich, a to, żeby było ich wizualnie znak. Dziękuję ślicznie. Myślę, że... Proszę Państwa, ja pochodzę z sprostowania. Pani Maria, tak muszę powiedzieć, my. A nie, to Pani Maria wyszukała te nazwiska, przysyłała mnie listę. Ja pomagałam to weryfikować w sensie wyszukiwania pewnych informacji i ewentualnie opracowywania biogramów. Natomiast poszukiwanie żmudne i wciąganie na listę to jest tylko i wyłącznie praca Pani Marii, więc te prawie 300 osób, które już są, to ileś godzin poświęconych, dni, miesięcy, żeby znaleźć te osoby. Natomiast i to absolutnie, proszę Państwa, jest tylko i wyłącznie zasługa Pani Marii. Ja sobie jeszcze tylko pozwolę tutaj na takie właśnie dygresje kresowe. Padło wielokrotnie nazwisko Jose. Ja pamiętam, kiedy szukałam materiałów do Jarosławskiej Księgi Kresowian, w archiwum w Przemyślu są listy repatriantów tak zwanych. I tam właśnie jest historia, przekroczenie granicy, przyjazd sióstr Jose do Jarosławia bez większych szczegółów, a potem już szukając kolejnych źródłach informacja, że właśnie część rodziny została zamordowana przez banderowców w Mikuliczynie, gdzie rodzina mieszkała, a właśnie te panie zdołały, no ocaliły życie, przyjechały tutaj i upamiętniły swojego brata, właśnie kawalera Orderu Virtuti Militari na cmentarzu. Jeszcze ten wątek właśnie Katyńczyków. Powiem Państwu, wymieniałyśmy z Panią Marią korespondencję z Muzeum Katyńskim i z Instytutem Sikorskiego w Londynie. I ta interpretacja jest taka. To jest oznaczony pomnik w Londynie. I my mówimy, no jak można oznaczyć pomnik, jak to jest prezydent Ostrowski, ten związany z Jarosławiem, odznaczył ofiary. I celowo tam w tym rozporządzeniu prezydenta Ostrowskiego jest takie stwierdzenie, że wszyscy ci, którzy są z mordu katyńskiego oraz innych nieznanych jeszcze miejsc kaźni. Bo było wiadomo, że zaginęło ponad około 20 tysięcy oficerów, a w Katyniu odnaleziono niespełna 5.
Więc gdzieś jeszcze muszą znajdować się groby pozostałych. Więc prezydent Ostrowski wskazał właśnie w tym zapisie, że także innych. I teraz my jesteśmy z panią Marią po wielogodzinnych dyskusjach, żeby właśnie traktować ten zapis w taki sposób, że jest to odznaczenie ludzi, a nie pomnika. To nie pomnik miał chlubne czyny wojenne, tylko ludzie, którzy tym pomnikiem zostali upamiętnieni, więc to odznaczenie zbiorowe, którego numer pani Maria tutaj cytowała, też tym osobom się należy. To tak bardzo proszę. To ja jeszcze, no przepraszam, nie powiedziałam jeszcze o takiej rzeczy. O dwóch rzeczach. O tym, co mówiłam, a jak my to o nich w Jarosławiu, o naszych, jak my to o naszych pamiętamy i dbamy. Ile w Jarosławiu jest ulic, które są, my za patronów mają kawalerów virtuti militari. Czy ktoś potrafi tak w ciemno powiedzieć? Ja nie wiem, liczę. Nie, proszę państwa. Tych ulic jest 19. Z tych wszystkich ulic, których patronami są osoby, które były kawalerami, które no były, no i są kawalerami virtuti militari. Ale z tego jedynie 10 to są nasi. Przeczytam wszystkich, powiem, którzy nasi. Bebi Józef Popicki, Józef Grzegorz, to był Danielewicz nasz, Dobrowski Jan, Henryk nasz, Fredro nasz, Kościuszko Tadeusz, poniekąd nasz, bo w Sieniawie bywał. I zresztą się tam podkochiwał, nie? Sieniawa wtedy należała terytorialnie do powiatu jarosławskiego. Lewkowicz Bronisław, Marondo w Jarosławiu. Mączyński Czesław, nasz. Nabielak Ludwik. Piłsudski Józef. Poniatowski Józef. No, też nie nasz. Przysiężniak Franciszek, ojciec Jan, ma most. Szlam Jan, ma uliczkę, no ale ma, ale nasz. Sikorski Władysław Eugeniusz, no. Ważna osoba, ale nie nasi polscy. Skrzynecki Jan Zygmunt, też nie. Szczepański Wojciech. Nasz człowiek. Szymański Roman Władysław. Nasz. 39. pułkowy. Wieczorkiewicz Cebola Wacław. Jarosławski generał stowarzyszenia. I Zieliński Zygmunt. Nie nasz człowiek. Nie, nie nasz. Nie pan, nie ten. Nasz. I jeszcze jedna rzecz, o której po prostu nie powiedziałam. Ale tak jak pani Ela już mówiła, no to ja robiłam, no ktoś musiał robić, no przecież samo się nie zrobi. Ale po prostu ja te wszystkie rzeczy, które odnalazłam i co znalazłam i gdzie znalazłam, no po prostu wrzucałam na grupę Historia i Zagadki Jarosławia. I tam się odzywało wiele osób, które były po prostu nieświadomymi moimi konsultantami. Dziękuję im wszystkim pięknie, w pas się kłaniam, proszę o dalsze. A zwłaszcza tym anonimowym, którzy po prostu, to przepraszam, nie jest anonimowym, całkiem anonimowym, tylko tym, którzy po prostu jednostkowo wrzucali, których nazwiska wylatują z pamięci. Nas w tej grupie już jest ponad 10 tysięcy, czasem to trudno ogarnąć. Ale chciałam powiedzieć, że ja do wszystkich was podchodziłam bardzo dużą serdecznością i do wszystkich tych informacji, które uzyskiwałam i jakżeście nawet od jakiegoś tam znajomego, czy kogoś, czy wysłani, jeśli może tam jakiś sąsiad, czy ktoś coś tam się dowie i tak dalej, ściskam każdego serdecznie. Naprawdę to jest wielka robota i wielkie źródło, że dostarczacie taką informację. Ale przy okazji to chciałam podziękować osobom, które były najaktywniejsze w tej działalności, które same po prostu też nie wiedząc wstawiały temat i ten temat myślę potem po prostu szperając, potwierdzały, szukały i dodawały tę osobę do listy. Więc osoby z grupy, które z grupy Historia i Zagadki Jarosławia, którym chciałabym się naprawdę w pas pochłonić, jeśli tu są, to proszę, żeby wstały i pokazały się wszystkim. To są, no chyba dzisiaj nie ma, a przepraszam jeszcze tak jak powiem, bo to są osoby, którymi ja znam w postaci awatarów, jakie są. Więc nie zawsze znam nazwisko, bo nie każdy występuje pod swoim nazwiskiem, prawda? Więc będę mówić tymi określeniami, jak
niego mocno coś tam dopadnie, ale mówi, że się zbiera i będzie. Wczoraj dawał jakiś tam znak, więc źle tam będzie, ściskamy go mocno i liczymy, że będzie. I będzie dawał dalej głos. Pan Augustyn Czubocha. Pani? Proszę się pokazać na wszystkich. Dziękujemy bardzo. Prosimy o dalsze. Pani Małgorzata Hol. To jest znana jako Małgorzata Hol. Nie ma pani. Pani może głośno powie. Pani się nazywa Holota. Ale funkcjonuje u nas pod takim skrótem, myślę. Pani Małgosi, pięknie dziękujemy. Wnosi tyle wiedzy, tyle zapału i ona zawsze ma czas, żeby tam coś też grzebać i szukać i podpowiadać. Kolejna osoba to jest Magdalena Jagiełło-Szostak. Pani Madzi, was się kochamy. Przygotowuje dla nas specjalnie świeże pan Maciej Kuźniarowski, więc to jest pamiątkowe, pani Mario, z podziękowaniami od nas wszystkich. Prawdziwy piernik świeżutki można zjeść, ewentualnie trzymać jako pamiątkę. Bardzo dziękuję, że pani znalazła czas, siłę i ochotę, żeby przyjechać dzisiaj na to spotkanie. No właśnie, bo też są problemy właśnie zdrowotne, a mimo tego pani Maria jest tutaj, żeby się podzielić tymi informacjami. Ja jeszcze tylko tytułem uzupełnienia dodam, że obok pana Macieja Kuźniarowskiego dwie instytucje wsparły organizację festiwalu, Bank Spółdzielczy w Jarosławiu oraz firma Tech Project pana Sławomira Brzozy i wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy. A dzięki panu Kuźniarowskiemu możemy też podziękować właśnie w taki sposób naszym gościom. Jeszcze przymierzmy się o dalszym sponsorze. Tak, jeszcze pokażę ostatnie coś. Książka, która czasowo weszła w nasze, to znaczy konkretnie w moje ręce. Pani Eli pokazała to dzisiaj, to wcześniej tylko mówiłam, jak to wygląda. W kwietniu tego roku już, kiedy tam to opuściło
dzieciom, wnukom. Zawsze na czyni cuda. 10 tysięcy przy milionie, to tak najlepiej zostawić. No niestety takie są czasy. Więc jeśli Państwo też znajdziecie jakiś sposób, to się po prostu polecamy, żeby można było sprawę wydać w szlachetniejszym wydaniu. No robiłyśmy co? Czy generalnie w tym roku to w ogóle mam problem, żeby wydać część drugą, ponieważ ani Urząd Miasta Jarosławia, ani Urząd Marszałkowski nie przewidział dotacji na wydawnictwa, więc będziemy cierpliwie czekać, gromadząc materiały na nadejście tak zwanych lepszych czasów. Za 2 lata będzie jubileusz nadania Herbu Jarosławiowi, to może wtedy po prostu będzie ktoś nam sypie tymi wydanymi, może i 2 tony na nas, bo i łącznie suplementem do roku pierwszego. Mania, my chcemy Ci podziękować za to, co mamy, robisz dla nas i za nas. I taki mały prezent. Tu jest taka sejdzie do środka, jest długopis, którym Maria będzie mogła podpisać książkę. Ja przypominam w imieniu Elżbiety, że tam stoi puszka, więc to co łaska, bardzo prosimy dla tych, którzy... I po prostu dziękujemy Marii. Elżbieta, a Tobie dziękujemy, że dzięki Tobie poznajemy się. Ci, którzy znamy się jako awatarzy, w momencie, kiedy pod jakby koordynacją Elżbiety doszło do odsłonięcia muralu, to proszę uwierzyć, że ja na przykład dopiero na tej uroczystości poznałam Ryszarda, a Marię dopiero rok temu, bo tak naprawdę też po końcu... Ja przywiązana COVID-em, niestety przekazałam tylko tekst, który Madzia pięknie przedstawiła. Tak, ja do tej pory, słuchajcie, wyszedł nam taki mały apel pamięci wówczas, ale to dla mnie była duża... Ale to był pomysł dobry. Dobry był. Jeszcze raz Wam dziękuję wszystkim, którzy przybyli i że kolejne osoby, które znamy wirtualnie gdzieś na Messengerze, w zeszłym roku poznałam się z Panem Jerzym, Małgosie wymieniają hole, też tu właśnie dzięki Elżbiecie zobaczyłam na żywo w tym roku Pana Dziubochę. To jest w ogóle super, że możemy się spotkać w takich okolicznościach. Proszę Państwa, ja zapraszam tak o poczęstowanie się książkami. Do Pani Marii można po autograf, a ja jedną informację odnośnie festiwalu. Mamy delikatną zmianę w programie. Ja już to na Facebooku sygnalizowałam, ponieważ ze względów zdrowotnych nie przyjedzie profesor Andrzej Fabianowski. Ale tak się może szczęśliwie złożyło, że o Aleksandrze Fredrze opowie jego prawnuk pan Maciej Szybdycki i to spotkanie będzie 19 września tutaj o godzinie 18.